Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. W końcu udało mi się zrealizować projekt, który chodził za mną już naprawdę kilka lat. Ja nie wiem, czy z 5 lat za mną on nie chodził. Wiecie, jak to w życiu bywa? Szewc w dziurawych butach chodzi. No i podobnie jest z dziewiarkami. Bardzo często robimy coś dla innych, a sami musimy odczekać, aż przyjdzie czas w końcu na zrobienie czegoś dla siebie. I właśnie ta narzuta na łóżko w sypialni była takim projektem. Narzuta jest bardzo, bardzo prosta. Także jeżeli zastanawiacie się, czy uda wam się zrobić, czy podołacie, czy wasze umiejętności będą na tyle wystarczające, żeby zrobić ją, to naprawdę nie zastanawiajcie się nad tym, bo narzuta jest niesamowicie prosta. Potrzebowałam właśnie zrobić coś tak prostego, bo w grudniu ogarnęła mnie twórcza niemoc i właśnie już pomyślałam, że następnym projektem będzie coś takiego bezmyślnego, nazwę to bezmyślnego, ponieważ tak naprawdę, jak się zaraz przekonacie i zaczniecie ze mną robić, ten projekt robi się praktycznie bez zastanowienia, bez namysłu, on po prostu leci sam, a to za sprawą tej wyjątkowej włóczki. Jest to włóczka Alize Puffy, chociaż mówi się Puffy. Alize Puffy. Jest to włóczka bardzo specyficzna, do której nie trzeba kompletnie żadnych narzędzi. Może jedynym takim niezbędnym narzędziem to nożyczki. Nie potrzebujecie ani szydełka, ani drutów. Wystarczy, że posiadacie dwie dłonie, posiadacie umiejętność liczenia do 20, że w waszym domu znajdą się nożyczki i już uda wam się za pomocą tej włóczki zrobić razem ze mną tak dużą narzutę lub w jakiejkolwiek innej wielkości, kocyk dziecięcy, narzutę na taką kanapę w salonie, no to już wasza kreatywność tutaj na pewno będzie uskuteczniona. Jeżeli chodzi o parametry, moja narzuta jest dosyć spora. Chodziło mi o to, żeby ona wychodziła poza ramę łóżka, żeby ona tak oplatała to łóżko, bo takie właśnie narzuty najbardziej mi się podobają w sypialniach. I jeżeli chodzi o parametry, to szerokość 200 cm, długość około 250, chociaż wychodzi troszkę tam z 254-255. Moje łóżko w sypialni, tutaj widzieliście na zdjęciach, ma 1,60 m szerokości na 2 metry długości, więc chciałam zrobić taką, żeby to wszystko ładnie tak oplatało, otulało i zakrywało wszystkie te pościele, które ma zakrywać. Jeżeli chodzi o ilość materiałów, na jeden kwadrat, wizualnie powiem wam, że te kwadraty wyglądają jak prostokąty i one rzeczywiście trochę są prostokątami, muszę to przyznać. Nawet widzicie to z wymiarów. Jeden taki kwadrat, powiedzmy, szerokości ma około 39 cm, długości około 43 cm, ale powiem wam szczerze, jeżeli złożycie to w całość i zrobicie łączenia, to bardziej przypomina kwadraty. Dlatego ja tutaj cały czas będę posługiwać się stwierdzeniem kwadraty. Także nasze kwadraty. Na jeden kwadrat zużywamy jeden motek włóczki Alize Puffy i zostanie coś tam, zostanie jakaś końcóweczka. Tych końcóweczek tutaj, zobaczcie, mi się uzbierało dosyć sporo. Na jeden właśnie kwadrat postanowiłam, że będzie to jeden motek i tak wyliczałam. Za chwilkę dowiecie się dokładnie, ile pętelek, ile rzędów i tak dalej, ale chodzi mi o co. Alize Puffy, tutaj wam rozrysowałam i wam też radzę, jeżeli robicie inne kolory niż ja,
rozrysujcie sobie w taki sam sposób. 6 kwadratów na długość, 5 na szerokość, jeżeli chcecie takie same wymiary jak ja, lub ewentualnie jakiś tam inny kształt, który potrzebujecie do własnej sypialni, do własnego projektu. Radzę Wam to rozrysować, ponieważ później w trakcie łączenia musicie nad tym zapanować. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o robienie samych kwadratów, to jest po prostu bajecznie proste. I powiem Wam tak w tajemnicy, że z 4-5 kwadraty, z 4-5 sztuk zrobił mi mój mąż, który wcale nie ma talentu rękodzielniczego, manualnego. Jest to tak proste, te kwadraty są bajecznie proste, natomiast już tutaj przy łączeniu troszkę trzeba będzie uwagi, skupienia i cierpliwości, ale postarałam się to naprawdę wytłumaczyć co do pętelki. Także no dla niektórych może być przegadany ten film, ale myślę, że wielu osobom przydadzą się te szczegółowe wskazówki. Ja postanowiłam, że układ kolorów będzie taki, że kolor ten błękitny będzie równomiernie rozmieszczony. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Natomiast te kolory orchidea, lila róż i beżowy będą rozmieszczone losowo, chociaż wcale nie było łatwo je losowo ułożyć, powiem Wam, ale myślę, że będzie pięknie prezentował się taka narzuta w szarościach, w beżach. No to już naprawdę zależy od Waszego wystroju sypialni, czy można zrobić taki kocyk do pokoju dziecięcego. A mojemu synkowi 3-letniemu niesamowicie się on spodobał i miałam trudności ze skończeniem tego kocyka, bo mi go anektował. Także dzieci bardzo lubią, bo jest to ten niesamowicie przyjemna ta włóczka. Zużyłam 15 motków, numer koloru 183 błękitny, najwięcej poszło. 5 motków, numer koloru 378 orchidea, czyli to jest ten ciemniejszy, to jest ten. 5 motków, numer koloru 27 lila róż, to jest ten jaśniejszy. 5 motków, numer koloru 310 jasny beż. I 3 motki zużyłam, czyli dokładnie te, numer koloru 530 ciemny beż. Ciemnobeżowy zużyłam na łączenia piony poziome oraz wykończenie tutaj całości. Aż 3 motki poszło na wykończenie, czyli razem 33 motki. Nie jest to mało, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to kosztowny projekt, kosztowna robótka. Oczywiście te wszystkie włóczki możecie zakupić w moim sklepie internetowym www.karolinaszydelko.pl, ale uczulam Was, że ja nie zawsze mogę mieć na stanie taką ilość, jaką potrzebujecie do danego projektu, dlatego bardzo bym prosiła, żeby na przykład zadzwonić, jeżeli chcecie u mnie zamówić tą włóczkę, żeby zadzwonić na infolinię i zamówić daną ilość, złożyć zamówienie i zamówić daną ilość. Dla nas nie jest to problemem złożyć zamówienie w hurtowni, ona potrafi przyjść w ciągu tygodnia do nas. Oczywiście o ile będzie w hurtowni dana włóczka dostępna. Także no, miałabym właśnie taką prośbę. Na początku tutaj na zdjęciach napiszę Wam numer telefonu na infolinię. Odbiera nasz kolega, zorientowany w temacie, a nawet jeżeli nie orientuje się w pewnych takich dziewiarskich niuansach, to zaraz dostaje od niego wiadomość, że ktoś pyta, ile potrzeba włóczki na to i na to, i ja wtedy podpowiadam. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zamówieniowe, no to kolega sobie tutaj świetnie radzi i Was obsłuży. Jeszcze infolinia od poniedziałku do piątku, tak mniej więcej w godzinach 8-16. Czasami się zdarza, że dzwonicie później albo w weekendy. My później kolega stara się oddzwonić na te telefony, ale no musicie mieć świadomość, że po prostu poza tymi godzinami nikogo tam
na miejscu nie ma. Także jeszcze raz może ku przypomnieniu. Włóczka Alizę Puffy, do tego potrzebujecie tylko nożyczki. Potrzebować będziecie pewnie jakiś kredek, ale to można komuś gwizdnąć, żeby rozrysować tutaj. Potrzebować może ewentualnie będziecie centymetr, ewentualnie jeszcze tak może taka już fanaberia, co wam tutaj podpowiem. Mi się w pewnym momencie przydały znaczniki, żeby złączyć kwadraty ze sobą, żeby łatwiej było mi je łączyć tym kolorem brązowym w pionach i w poziomach. Także to jest tylko taka moja podpowiedź. Jeżeli macie sporą ilość tych znaczników, a wiem, że często na waszym warsztacie jest, no to wtedy warto sobie też je odnaleźć i żeby gdzieś były przyszykowane, szczególnie przy tym łączeniu. Bardzo, bardzo pięknie proszę, jeżeli uda wam się zrobić taką narzutę razem ze mną, a jest to projekt naprawdę spory, chociaż jeszcze tak na marginesie powiem wam, że nie jest to aż taki projekt pracochłonny, jakbyśmy robili to szydełkiem, bo ja ogarnęłam, że tak powiem, temat w niecały miesiąc, zrobiłam tą narzutę, a powiem wam szczerze, że zaliczały się do tego dni wolne od zaplatania i zaliczało się do tego dni z nagrywaniem, a myślę, że jak się tak zepniecie, to taką narzutę naprawdę możecie zrobić w około 3 tygodnie, no miesiąc to już tak naprawdę jak ze mną z przerwami. No i właśnie, coś zaczęłam mówić, wybiłam się z tropu i nie pamiętam teraz co mówiłam. Jeżeli uda wam się zrobić taką narzutę, koniecznie pochwalcie się zdjęciami albo w wiadomościach prywatnych, albo na Facebooku, albo na Instagramie oznaczajcie mnie karolinaszydelko.pl albo po prostu Karolina Szydelko. Bardzo jestem wam wdzięczna i cieszy mnie to, że tak fajnie korzystacie z moich filmików. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, wszystkie oznaczenia, za zakupy w moim sklepie, to też bardzo mi pomaga. Życzę wam powodzenia, jak to ja oczywiście się tutaj rozgadałam. Życzę wam powodzenia w zaplataniu, bo nie można tego za bardzo nazwać dzierganiem, ale w zaplataniu. I czekam na efekty waszych prac. Ja już mam swoją skończoną, pięknie się prezentuję na łóżku, jestem z niej zadowolona i w końcu już nie mam dziurawych butów. Jak to bywa? Może akurat w tym przypadku. Inne rzeczy też muszą poczekać. Także pozdrawiam serdecznie i miłego zaplatania życzę włóczką Alizę Puffy. Pracę nad każdym pojedynczym kwadratem rozpoczniemy od równiutkiego rozłożenia pierwszego rzędu pętelek. Dokładnie moje kwadraty składają się z 20 pętelek. Każdy rząd będzie przerabiany 20 pętelkami. Ja sobie jeszcze raz to policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i to jest ostatnia pętelka. Przytrzymuję ją, ponieważ raz mi się zdarzyło, że jeden kwadrat składał się nie z 20, a 19 pętelek i zorientowałam się dopiero, kiedy gotowy położyłam na kupkę innych kwadratów. Okazało się, że jest jakiś troszkę chudszy, ale nic, musiałam go jakoś później ukryć w gotowej narzucie. Wcale tego nie było widać, ale po prostu was tutaj uczulam. Bardzo ułatwi wam pracę rozłożenie równiutkie tych pętelek, zarówno ten pierwszy rząd, jak i ten dalszy do motka, który będziemy za momencik przerabiać. Jak to się przerabia? To jest po prostu bajecznie proste. Do tego nie potrzeba żadnych, kompletnie żadnych manualnych umiejętności. Rozpoczynamy od tej pętelki 20, którą sobie przytrzymuję. Tą pętelkę przesunę sobie tutaj i zbliżę wam, żeby było to ładnie po prostu widać. Bierzemy tą pętelkę
powiedzmy 21, przepraszam, która już idzie do kłębka i przekładamy od tyłu przez tą pierwszą naszą pętelkę. Idziemy dalej. Bierzemy następną, drugą w tym rzędzie i od tyłu przekładamy. I to jest po prostu cały skomplikowany schemat działania. Trzecia do trzeciej. Od tyłu oczywiście wkładamy czwarta do czwartej. Mówię, najwięcej może Wam problemów mogą sprawić te pierwsze rzędy. I powiem szczerze, że mój mąż poszedł sobie troszkę na łatwiznę i mówił do mnie, zacznij mi kilka pierwszych rzędów, bo mi się nie chce ich plątać i ja już Ci skończę. I tak właśnie było. Ja mu rozpoczynałam i ładnych 5 kwadratów mi zrobił. Po kolei do ostatniej 20 pętelki przekładamy nasz pierwszy rząd. Proszę tak zrobić do końca. Mi również oczywiście zdarzyło się, że gdzieś tutaj jedna pętelka została, o powiedzmy tak ją pominęłam. I później okazało się, że jest taka jedna dyndająca pętelka. Oczywiście to trzeba spróć. Najlepiej, jeśli się szybko zorientujemy, gorzej jak gdzieś tam później będzie pod koniec kwadratu. Też mi się tak zdarzyło. Naprawdę w 30 kwadratach pojawiają się najróżniejsze wpadki. Proszę tak przerobić do końca, albo wiecie co, ja już mam tutaj tylko kilka pętelek, więc przerobię to razem z Wami i pokażę, jak przejść już do kolejnego rzędu. A więc mam jeszcze tutaj po kolei pętelkę za pętelką. Powiem Wam, że kolejną pułapką, którą możecie napotkać, są te pętelki brzegowe, zarówno tu z tej strony, jak i po drugiej stronie, te ostatnie. One bywa, że się tak zawijają, dokładnie tak jak tutaj. I mi się zdarzyło zgubić jedną pętelkę i kolejne rzędy u mnie były z 19 pętelek. Pierwszych kilka początkowych było z 20, kolejne z 19, więc to też Was uczulam, że taki błąd może się pojawić. I ja również praktycznie cały kwadrat musiałam rozplątywać, pruć niejako. Co robimy dalej? Nie przekładamy na drugą stronę, tylko po prostu teraz te pętelki do kłębka układamy sobie w lewo. Jak robimy z drugiej strony, to one idą w prawo, jak robimy z tej strony, to one idą w lewo. I po prostu najwygodniej jest, kiedy one są równo poukładane, wtedy nie ma żadnych błędów. I znów kolejną pierwsza pętelka przerabiamy od tyłu po kolei. I tak, rząd za rzędem. Prościzna, naprawdę można coś w telewizji oglądać, kontrolując od czasu do czasu, czy żadna pętelka nie została gdzieś tam zgubiona. Ale generalnie rzecz biorąc, praca idzie szybko, łatwo, robótki przybywa od pół godziny do 40 minut, kwadrat jest gotowy. Jak już nabierzecie wprawy, to w pół godziny spokojnie będzie gotowy. I tak proszę przerobić 20 rzędów lub 19. Jeśli nie chcecie dokupywać, to róbcie kwadraty z 19 rzędów. Ja robiłam z 20, ale to dlatego, że pierwsze moje motki były po prostu dość, jakby to powiedzieć, bogato nawinięte. Okazało się, że później inne kolory mają mniejszy nawój. Zresztą producenci tego nie ukrywają. Oni zastrzegają sobie, że to nie jest idealna ilość, tylko że tylko, no akurat tutaj niby podali, że to jest 9 metrów, ale sama się przekonałam, że po prostu każdy motek starczy na inną
inną ilość rzędów. Tutaj zostało mi trochę końcówek takich, które mi pozostały i dosłownie z kwadratów, takie kawałeczki, a więc czasami nawet zostanie z 20 rzędów, a czasami zostanie, a czasami starczy tylko na 19,5 rzędu, na 19 i troszkę, na prawie 20 starczy i musiałam dosztukowywać z innych motków, dlatego zostawiajcie sobie te końcówki, ponieważ one mogą Wam się przydać na skończenie kwadratów. Pokażę oczywiście Wam, jak połączyć pętelki ze sobą, taką końcówkę z motkiem, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Ja oczywiście robię ten kwadrat z 20 rzędów, ale musicie mieć tą świadomość, że być może na przykład trafi Wam się taka seria, że no po prostu nie starczy, po prostu tylko 19 rzędów i z żadnego innego nie będzie można dosztukować. To też Was uczulam, że to może być taka sytuacja. Jeżeli chcecie mieć 20 rzędów, tak jak moje, to trzeba po prostu jeden motek dokupić, ale 19, a 20 rzędów to jest kompletnie różnica żadna. To jest 1 cm w kwadracie. Kiedy się złoży te kwadraty obok siebie, no to już wychodzi na długość około 6, 7, 8 cm. W zależności jak tam ciasno też robimy. Także jeżeli nie chcecie nic dokupywać, róbcie 19 rzędów, jeżeli nie stanowi to problemu dla Was, to 20 rzędów, ale wtedy pokażę Wam, jak dosztukować tą końcówkę, żeby było równiutko 20 rzędów. A więc widzimy się w momencie, kiedy będziemy dosztukowywać i pokażę Wam, jak zakończyć ten kwadrat. A więc przerabiamy kolejnych 19 lub 20 rzędów. Jestem praktycznie w połowie 20 rzędu i rzeczywiście w motku nie starczyło pętelek do końca 20 rzędu. Zostało jeszcze kilka pętelek, więc mam trochę pętelek z poprzednich motków i je wykorzystam, ale muszę Wam pokazać metodę łączenia. Jeżeli tutaj Wam została taka jedna pętelka, ją należy rozciąć, także nie splatajcie do samego końca. Nawet jeżeli spletliście do ostatniej pętelki, to wyciągamy tą ostatnią pętelkę i ją tutaj u podstawy, dokładnie tutaj, należy rozciąć. One są w taki sposób produkowane, że są tutaj łączone. Musimy zostawić sobie tą końcówkę do zrobienia supełka. I teraz, jeżeli macie, to szukajcie takich końcówek, które już mają właśnie rozplątaną tą pętelkę. A jeżeli nie macie, na przykład jest to taki mniejszy koniec, też może być taki kawałek. Chodzi o to, że jeżeli będzie taka pętelka, gdzieś znajdziecie tylko taki kawałeczek z taką pętelką już żywą, taką od razu, bez kikutka, to ją należy również rozciąć, ponieważ do zaplątania musi być kikutek. A więc ja tutaj ten jeden kikutek sobie przygotowałam. On jest taki ładniejszy, dłuższy, więc wykorzystam jego, ale mogą być też krótsze. Oczywiście będzie troszkę trudniej splątać, ale to jest żaden problem. I po prostu następną pętelkę, którą powinniśmy przerobić, już przerabiamy z tego dodatkowego kawałka. Ja sobie przerabiam tak, że kilka pętelek przerabiam w tym kawałku. I zobaczcie, tutaj mi powstało z tyłu. Powstały mi z tyłu dwa końce, które muszę teraz zawiązać na supełek. A więc praktycznie jak najciaśniej, tak żeby to było, zobaczcie, połączone. O, zaciskam raz, zaciskam
po prostu zaplątuje. O, mocno. Te końcówki najlepiej by było gdzieś szydełkiem albo igłą z nitką przyłapać tak, żeby one się gdzieś nie majtały. Jeżeli robicie komuś w prezencie albo na zamówienia, to bardzo polecam Wam przyszyć igłą i nitką. Gdzieś tutaj najpierw wplątać, a tą końcówkę po prostu w podobnym kolorze na okrętkę kilka razy przeszyć. Dlaczego? Dlatego, że te narzuty, te pledy można prać w pralce, a końcówki, jak to końcówki, niestety mogą w trakcie prania czy użytkowania powychodzić i wtedy klient lub obdarowany takim prezentem nie będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić. A jak już mu ten problem rozwiążemy, będzie to wyglądać bardzo ładnie, estetycznie i elegancko. I teraz, jeżeli już mamy odpowiednią ilość rzędów, 20 rzędów, wtedy musimy zakończyć robótkę. Mi tutaj taki kawałeczek został. Jak zakończamy? Jeżeli kawałeczek został z lewej strony, bo robimy parzystą liczbę rzędów, to zakończać musimy od prawej strony. Jak się zakończa? A dokładnie, bardzo łatwo, pętelkę z prawej strony przekładamy pętelką z lewej strony. Zobaczcie. I ta prawa nam znikła, tworząc u góry oczko. Idziemy dalej. Bardzo łatwo to wykonać. Jeżeli robicie 19, nieparzystą liczbę rzędów, wtedy końcówkę będziecie mieć, tą końcówkę, którą ja mam z lewej, wy będziecie mieć tutaj z prawej. I wtedy zakończyć musicie, takie zakończenie jak ja robię, musicie zrobić od tej strony. Dokładnie przełożyć pętelki jedna za drugą, cyk, 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 w tą stronę, tak żeby skończyły się one tutaj. I ja teraz z Wami to przerobię, ten koniec. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. On się nam bardzo ładnie przyczyni do sprawnego połączenia kwadratów już w jedną całość. O właśnie. I zobaczcie, że miejsce łączenia z tej strony właściwej jest praktycznie niewidoczne. I o to chodzi. Łączenie jest proste i niewidoczne. A więc zaplatam sobie. O, tutaj spotłam, żeby Wam pokazać, ale... O, właśnie. Kiedy już dojdziemy do ostatniej, 20 pętelki i został nam taki koniec, takie miejsce, tutaj musimy również tą pętelkę pierwszą rozciąć u podstawy i najlepiej na środku odciąć. I ja to robiłam tak, że jeszcze na samym końcu, oczywiście to samo robicie po drugiej stronie, jeżeli macie 19 rzędów. To jest po prostu, będzie lustrzane odbicie. I ja przekładam i mocno zaciągam. Ta niteczka, ta końcówka oczywiście najlepiej będzie, jak będzie ładnie precyzyjnie schowana, ale ja powiem Wam szczerze, te wszystkie nitki już zrobię, pochowam je tak ładnie na samym końcu. Jak już wszystko połączę, teraz nie będę się spowalniać, po prostu jak już wszystko wykończę, to te końcówki złączenia i ta będzie już na samym końcu chowana. Już się zbiorę w sobie i je pochowam. Jeżeli za Wami jest już 30 kwadratów, tak jak za mną, to przystępujemy do pracy nad łączeniem. Łączenie też będzie się odbywać paluszkami, bez szydełka, bez drutów, bez dodatkowych sprzętów. Ja rozpoczynałam łączenie dokładnie od tych dwóch rzędów w pionie, od prawej strony. Jakoś tak sobie wymyśliłam, ale nie ma to znaczenia. Możecie od tej strony rozpocząć i dodawać kolejne pionowe
rzędy lub od tej strony. Najpierw będziemy w pionie układać, łączyć te kwadraty, jeden na drugim, jeden na drugim. A więc proszę sobie przygotować te dwa dolne pierwsze kwadraty i oczywiście te dwa następne, żeby one gdzieś tutaj już leżały. Będziemy łączyć te dwa pionowe rzędy ze sobą. Ja powiem Wam, już mam połączonych cztery rzędy, a więc ja Wam pokażę, jak połączyć już ten ostatni tylko rząd pionowy ze sobą. Dla Was nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Wy będziecie robić dokładnie to, co ja Wam wytłumaczę. Rząd za rzędem będziecie w taki sam sposób łączyć kwadraty. Oczywiście wszystko wytłumaczę, jak sobie na łączeniu czterech kwadratów poradzić, ale ja już podgoniłam sobie troszkę roboty i po prostu będę już robić ten ostatni rząd. A więc idę zabrać się już za tą moją wielkogabarytową robótkę. Nie wiem, jak się to pomieszczę, ale jakoś będę musiała się tutaj pomieścić. Także przystępujemy do łączenia. Najpierw w pionie, a potem będziemy w poziomie łączyć. Będą to nieco inne łączenia, szczególnie tutaj na miejscach połączenia czterech kwadratów ze sobą, ale o tym za chwilkę. Najpierw piony robimy. Ok, bierzemy się za łączenie kwadratów. Powiem Wam taką ciekawostkę, że pierwszy raz robię robótkę przed kamerą na stojąco. Po prostu nie mam innej opcji, muszę stać, bo się z krzesłem tutaj nie zmieszczę. Krzesło mi podtrzymuje resztę narzuty, bo już tak jak mówiłam, mam zrobione dosyć sporo rzędów. Nawet Wy musicie widzieć tutaj, musicie widzieć statyw, bo inaczej nie obejmę tego dobrze, żeby Wam pokazać. Więc tak, Wy rozpoczynacie od tej strony, a ja sobie już kończę ten ostatni rząd. W zasadzie możecie też rozpocząć od lewej strony, nie ma to znaczenia. Także jak po prostu lubicie, od prawej albo od lewej. Wszyscy robimy tak samo, jednakowo. A więc tak, kolejny motek tego właściwego koloru. I też będziemy zaplatać. Tutaj uczulam Was na jeden problem, z którym ja się spotkałam. Za chwilkę Wam pokażę. Chowające się pętelki. Te pętelki bardzo, bardzo potrafią się schować. Dosłownie jak klucze w damskiej torebce. Ale to będziemy tego pilnować. I tak. Ostatnia pętelka idzie do połączenia tych dwóch rzędów, dwóch kwadratów ze sobą. I tutaj w przypadku pionowych kwadratów zerkamy na najbardziej zewnętrzne, jakby to nazwać, połówki pętelek, te najbardziej zewnętrzne nitki, zarówno z tej strony, jak i z tej strony, te zewnętrzne. Tutaj ładnie z brzegów jest wyodrębnione takie oczko łańcuszka i pamiętajcie tylko, aby nie łapać tej pętelki z prawej strony, tylko o, dokładnie w ten sposób, te najbardziej zewnętrzne. I jak to wygląda już tak na... Ja Wam troszkę podsunę i zbliżę, żeby to było po prostu... Mało miejsca mam, ale muszę sobie tutaj poradzić. Chodzi o to, że pierwszy rząd do pierwszego rzędu. Ostatnia pętelka. I przekładamy na tą najpierw lewą, brzegową pętelkę i później prawą. Też brzegową pętelkę przekładamy tą brązową. Ja to nazwę brązową, ale Wy możecie mieć zupełnie inny kolor. I zobaczcie, w ten sposób złapaliśmy już dwa kwadraty ze sobą. Prawda? I teraz tak. Na czym polegają uciekające pętelki? Chodzi o to, że możecie po prostu złapać jakąś pętelkę, która wydaje Wam się, że jest następna, a okazuje się, zobaczcie, że w środku są jeszcze zgubione pętelki. I chodzi o to, żeby nie zmarnować żadnej pętelki. Mi się zdarzyło przy
pierwszym łączeniu pierwszych dwóch kwadratów ze sobą pogubić tych pętelek, chyba ze 3-4 zgubiłam i musiałam próć to pierwsze łączenie. A więc po prostu pamiętajcie, żeby przypilnować tutaj, żeby brać każdą następną pętelkę po kolei, a uwierzcie, że one mogą się nam pochować. I teraz, żeby nam się nie schowały, najlepiej to tak ładnie rozdzielić i idziemy do następnego rzędu. Następna pętelka, zewnętrzna nitka i przekładamy lewą. Następna pętelka, przekładamy jeszcze raz tą samą przez prawą i już mamy połączone. Idziemy dalej, szukamy tutaj właściwej pętelki. Może być taka sytuacja, że trzeba będzie sobie odwrócić, że nic nam nie uciekło, ale ja zawsze tak spod spodu wyciągałam te pętelki. Jak już się zorientowałam, że ten błąd często występuje, to już tak robiłam. Idę do następnej. Trzeci rząd, przekładam przez lewo, trzeci rząd przez prawy kwadrat. I zobaczcie, już mam połączenie. Jak już tak zrobiłam, powiedzmy, z 4-5 pętelki, przełożyłam już, połączyłam ze sobą 4-5 rzędów, to wtedy przekładałam pętelki tutaj, aby je połączyć ze sobą, ponieważ one nie mogą być tak zostawione. One muszą być przełożone. A więc tak, druga pętelka musi być przełożona przez pierwszą, od tyłu, dokładnie od tyłu. I teraz następna pętelka od tyłu, ta górna idzie do dolnej i już zobaczcie, prezentuje nam się miejsce łączenia. Fajnie, niewidocznie to wygląda. Bardzo ładnie jeszcze kolor podkreśla inne kolory, także fajnie. I idziemy dalej. Jeszcze raz, następny rząd, właściwa pętelka, nie może być gdzieś tam schowana, przez lewą, tu, zewnętrzną, przez prawą, idziemy dalej. Szukam od spodu, przez lewo, przez prawy kwadrat, o, i idziemy dalej. Zewnętrzny, przez lewy, przez prawy kwadrat i teraz znów, jak mam kilka następnych, to sobie znów przekładam. Górną przekładam w dolną, troszkę trzeba mocniej zaciągnąć i zobaczcie, co tu powstaje. Z prawej właściwej strony wygląda to tak, z lewej wewnętrznej okazuje się, że ja nie zgubiłam żadnej pętelki, ale wygląda to tak, no nieatrakcyjnie. I to będzie po wewnętrznej stronie. A więc łączymy do samego końca, dokładnie w ten sposób. Jeżeli dojdziecie już do miejsca, w którym musimy połączyć kolejne dwa ze sobą górne kwadraty, ja oczywiście do Was wracam i wszystko omawiam. Także najbardziej pamiętajcie o tym, żeby nie zgubić tu żadnej pętelki, no bo po prostu szkoda. Będą nieprzerobione, zmarnują się pętelki, a Wy dobrze wiecie, jak to jest niefajnie później pruć. Także przerabiamy w ten sposób pionowe rzędy. I już praktycznie całą długość pierwszego kwadratu mam zrobiony. Teraz musimy dodać drugi. Wy musicie dodać te dwa lub te dwa w zależności z której, te dwa w zależności czy z lewej czy z prawej. Ja muszę dodać tylko ten beżowy, ponieważ ja już mam tutaj te cztery piony zrobione, ale nieważne. Wy po prostu musicie te górne dwa kwadraty zrobić. I teraz dodajemy. Ja jeszcze tą ostatnią pętelkę zaraz z Wami przerobię, ale układam już sobie tak, żeby pokazać dokładnie, żeby tutaj nikomu się nic nie pomyliło.
A więc już sobie tak układam te dwa, które powinny być. I to miejsce łączenia na początku troszeczkę może Wam sprawić problemów. Chodzi o to, żeby właściwą pętelkę przerobić, szczególnie z lewej strony ostatniego rzędu. Chodzi o to, że zobaczcie, tutaj jeżeli robiliście 20 rzędów, to przekładaliście tą pierwszą pętelkę i ona i ten ostatni rząd tak jakby nie ma tego u góry oczka. Ta ostatnia pętelka nie ma ona tego u góry oczka, więc po prostu musicie tą ostatnią pętelkę przerobić i tej już nie ruszamy, nie tykamy. A więc tak, gdzie tu jest ta ostatnia? O właśnie, tą dokładnie z lewej bierzemy. Natomiast ten rząd ostatni z prawej, on już, jeżeli robiliście 20 rzędów, on będzie miał u góry to oczko, ale je na razie omijamy. My zajmujemy się tylko pętelką. Jeżeli robiliście 19 rzędów, to sytuację tą będziecie mieć z prawej strony. Chodzi o to, żeby po prostu tego rzędu takiego ładnego u góry nie ruszać. Tego nie ruszamy. I tutaj przekładamy z prawej strony i już mamy dwa pierwsze kwadraty ze sobą połączone. Idziemy dalej. Teraz dodajemy następne dwa kwadraty. Zerkamy na pierwszy rząd, pierwszą pętelkę, tą nitkę brzegową i tą nitkę brzegową z pierwszego rzędu. Ja już ją mam taką troszkę naciągniętą. Pętelka nie może być zgubiona. Następna. I zobaczcie, przekładamy z lewej. Przekładamy już następną z prawej. I powiem Wam, że tutaj będzie z początku taka przerwa. Przerwa, która zniknie, kiedy połączymy rzędami poziomymi. Kiedy będziemy łączyć poziomo, ta przerwa nam zniknie. Ja już od razu, żeby mi się to nie zgubiło, od razu przerabiam tak, żeby, zobaczcie, żeby mi ta pętelka nie uciekła. Dalej po prostu przerabiamy tak jak do tej pory. Czyli szukamy pętelki pod spodem i kolejne kwadraty ze sobą łączymy i o właśnie przekładamy w ten sposób. I zobaczcie jak to, o zobaczcie, uciekła mi jedna pętelka, więc muszę podpruć, bo jedna jest zmarnowana, a żadnego marnotrawstwa we włóczkach być nie może. A więc tak, tutaj zobaczcie jak ta przerwa wygląda. Ta przerwa póki co będzie widoczna w pionach, ale jak połączymy poziomy, to ona wtedy nam się wszystko ładnie tutaj zamknie. Łączycie piony i za chwilkę Wam pokażę, jak zrobić poziomy.